Witam Was serdecznie w kolejnym dniu. Dzisiaj znajdujemy się w Ustrzykach Górnych. I tak jak Wam mówiłem w poprzednim odcinku, dzisiejszego dnia będziemy się wybierać na Tarnicę, czyli najwyższy szczyt Bieszczad. A później będziemy schodzić do Wołosatego i z Wołosatego będziemy szli niebieskim szlakiem do Ustrzyków na park. Trasa ta powinna nam zająć około 7 godzin, to takim z nadwyżką oczywiście na jakiś posiłek, jakąś kanapkę, a dystans jaki musimy dzisiaj przebyć to jest 17,5 km z tego co pamiętam i miejmy nadzieję, że nam to dość szybko pójdzie bez żadnych utrudnień, więc lecimy na szlak. Leaving all my worries, I prepare for something new. Whatever it was that held me back, I'm sure it wasn't true. Holding on to long and unresolved questions hold you down. What could have been a friendly smile has turned into a frown. I'm moving on and on. Dzisiaj wyruszyliśmy dość później, tylko ze względu na to, że musieliśmy odespać. Zeszła noc, po sobie posiedzieliśmy troszkę dłużej. No i troszkę też dojazd nam zabrał czasu, ponieważ mieszkamy w Poleńczyku, a do Ustrzyk Górnych, do parkingu, mieliśmy dosłownie według nawigacji ponad godzinę jazdy, godzina 10, lecz troszkę uda nam się zerwać. Czekajcie, a nie, bo to słońce mi tu przeszkadza. Czyli będą takie prześwietlenia momentami. Przepraszam Was za to, może uda mi się to jakoś skorygować, ale jak to wiadomo, o poranku słońce jest bardzo mocne. No i ci, co podejmują się fotografią, to wiedzą, że najlepsze godziny do nakręcania i robienia zdjęć to są tak zwane golden hours. I look into your eyes, I see we're out of time. Ogólnie początek tego szlaku przebiega przez piękny bukowy las. Jak widzicie, mamy teraz jesień i mamy taką ładną ściółkę zrobioną z liści. Wygląda to super, szczególnie w świetle słońca. Mieni się na pomarańczowo, na różne kolory. A las jest też taki fajny, przejrzysty. Możecie to zobaczyć za mną. Robi klimacik. I zaczynają się pierwsze stromizny właśnie. Tu za mną możecie zobaczyć. Zaczyna się już. Musimy to po prostu przejść i później, jak opuścimy ten las, to wyjdziemy na Połaninę. Lecimy pod górę. Nam się właśnie już udało wyjść z bukowego magicznego lasu. Teraz jesteśmy na pierwszych połoninach.
Stoję dosłownie przed znakiem drogowskazem. Mamy dosłownie półtorej godziny pieszo na tarnicę. Dziewczyny regenerują siły tutaj, kanapeczki. Spotykamy dużo ludzi na szlaku teraz. Jest troszkę ludzi. Sobie drepczą. Powiem wam szczerze, że dzisiaj nie wieje tak jak wczoraj. Jest o wiele mniejszy wiatr. Chyba, że jesteśmy... A nie, no może nas tu przysłania ściana. No. Tak, raczej nas przysłania ściana, więc niestety musimy być przygotowani na wiatr. Co? Idziemy dalej pod górę. Zobaczymy, co nas czeka na tarnicy. Idziemy tą połoniną. Już w sumie widzimy tarnicę. Jest troszkę odległość do niej. A co najlepsze, zaczyna wiać. I nie wiem właśnie, czy mam coś nagrywać, jakieś moje komentarze, czy nie. Bo szczerze nie jestem pewien, czy będzie to w ogóle słychać. Ale nie mam mikrofonu. I może być problem. Mamy dosłownie czyste niebo. Słoneczko pięknie świeci. No i widzimy. Tarnicę. Ale jest. Lecimy do niej. A co do tego lasu bukowego, magiczne miejsce, jeszcze raz wam powiem. Przepiękne. Na poranny spacer super. Every day is a struggle. Every day is a trial. Every day is a failure. I have to walk another mile. I'll go wherever you go. Every day is a heartbeat. Już jesteśmy prawie przy szczycie. Tam za mną tutaj nic. Akurat znalazłem jedno miejsce, gdzie nie wieje po drodze. Jak widzicie, musiałem nałożyć kurtkę. Piździ. Piździ niesamowicie dmucha. Wczoraj udało mi się przejść cały szlak bez kurtki. Dzisiaj stwierdziłem, że nakładam kurtkę, bo nie chcę zażarować. A jutro jest plan, wracamy i leżę cały dzień. No i wiecie, że będzie na tym cel. Leżamy szybko do niej, a później skupiamy do połowy tego szlakiem poniżej tam. Dojdziemy do Włosatego, to mamy jakieś 2 godziny marszu do nas, do parkingu, do Ustrzyka.
drodze do tego właśnie, gdy się ze szlepku, już tutaj na takie polanki natrafiliśmy na hodowlę konia. Prawdopodobnie to jest koń bieszczadzki tutaj chyba, bo z tego co wiem, to tutaj konie kiedyś występowały na dziko i one były dość malutkimi konikami. I najprawdopodobniej to jest właśnie ta hodowla, nie jestem pewien, nie chcę wam sprzedawać tutaj jakiegoś fake newsu, ale na to wygląda. Tak jak widzicie, za nami piękna hodowla, a tam jest szlak, z którego schodziliśmy. My lecimy dalej, teraz prawdopodobnie będziemy schodzić niedługo na zielony szlak i podążamy już do Ustrzyków Górnych na parking. Moi drodzy, my już zeszliśmy na asfalt, idziemy drogą asfaltową do Ustrzyków Górnych. Dokonaliśmy tego, zdobyliśmy Tarnicę, największy szczyt Bieszczad. Zajęło nam to dosłownie tutaj, razem z zejściem i z tymi wszystkimi przerwami do Wołosatych 4 godziny. Dość szybko nam to poszło, ale tak ja zawsze mówię, trzeba brać poprawkę na te czasy, które są napisane na tabliczkach. Szczególnie jak ktoś ma w miarę jaką tamkolwiek kondycję, to jest w stanie urwać tą godzinę ze szlaku na luźno. Nie to, że musi gonić, biec, nie zatrzymywać się, tylko na spokojnie, normalnie lecisz i urywasz tą godzinę. Ja z tego ogólnie miejsca chciałbym się z wami pożegnać. Zapraszam do oglądania, subskrybujcie, udostępniajcie i na razie żegnam was z Bieszczad. Pokaż. Bieszczadzki niedźwiedź, malinowe bro. Amonia, co tam masz? Duch Sanu. Duch Sanu, tak, wiadomo. Ducha walki. Nie ma tak jak Duch Sanu, dziewczyny. Po ciężkiej walce z Bieszczadami. O, proszę, cicho. Zobaczcie, to jest prawidłowa praktyka otwierania browara w Bieszczadach. Pokaż, jak poszło. Poszło. No to jest niesamowite.